Może zacznijmy od końca. Jeśli więcej ludzi wykazywałoby chęć, umiejętności i praktykowało krytyczne myślenie, to wydaje mi się, że żyłoby nam się na tej planecie lepiej. Ciut, odrobinę, być może. Dzisiaj będzie słów kilka na temat krytycznego myślenia. Co to jest krytyczne myślenie? Krótko mówiąc, krytyczne myślenie to jest taki sposób rozumowania, patrzenia na świat i analizowania, który minimalizuje ryzyko, że łykniemy cudzy farmazon. A teraz będzie lista powodów, dla których krytyczne myślenie nam nie idzie zbyt dobrze. Pierwszy problem polega na tym, że wszechświat jest prawdziwy, ale my musimy go sobie wyobrażać. Tak naprawdę patrząc na to wideo, nie widzisz mnie, nie widzisz swojego komputera. W ogóle patrząc na cokolwiek, nie widzisz. Jedyna rzecz, której twój mózg jest świadom, są to zmiany zachodzące w twoim ciele. To, co widzisz, to jest światło, które pada. No, światło też nie widzisz. Światło padające na źrenicę twojego oka powoduje pewne zmiany w komórkach wokół, które potem mózg interpretuje jako zmiany w zachodzącej rzeczywistości. Widzisz ten obraz, ten model wszechświata, który twój mózg bez twojej świadomości buduje, no albo z twoją świadomością, jeśli zasadniczo masz inklinację ku temu, to jest tylko i wyłącznie model tego wszechświata, model tych rzeczy, które znajdują się poza twoją czaszką, poza twoim ciałem. W związku z tym, kiedy próbujemy zrozumieć, co się tak naprawdę dzieje, de facto porównujemy nasz model, który jest zbudowany przez mózg, z tym, co się dzieje naprawdę. Wyobrażamy sobie ten wszechświat, używając mózgu, który był optymalizowany do tego, aby rozpoznać przedstawiciela naszego gatunku przeciwnej płci i wcisnąć w nią. Ewentualnie oczywiście, jeżeli jesteś przedstawicielką płci przeciwnej, no to twój mózg był optymalizowany na, że tak powiem, odwrotnej zasadzie. Kolejny problem polega na tym, że żyjemy więcej niż jednej rzeczywistości. Jest rzeczywistość fizyczna, wszechświat fizyczny, gdzie obowiązują prawa natury, prawa fizyki. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości co do tego wszechświata albo próbujemy dociekać jego natury, to wszechświat na nie udziela odpowiedzi. Jeżeli dobrze sformułujemy pytanie i dobrze przeprowadzimy eksperymenta i mamy chęć poznania prawdy, no to wszechświat nam udziela odpowiedzi na to, jaki jest. Ale druga rzeczywistość, w której się znajdujesz, jest stworzona przez umysły ludzi takich jak ty. Rzeczywistość społeczna. Na czym to polega? W pierwszej rzeczywistości wszechświata fizycznego niemożliwe jest zamienienie papieru w beton. Tak? Celuloza, papier i tak dalej. Nie ma fizycznej możliwości, żeby go transmutować na przykład w dom. Ale w rzeczywistości społecznej, jeśli masz dostateczną ilość odpowiedniego papieru z odpowiednimi nadrukami, to ten papier może zostać zamieniony na betonowy, drewniany czy jakikolwiek inny dom. Jeżeli chcemy dociekać praw wszechświata, to możemy przeprowadzać eksperymenty i sprawdzać, czy coś się dzieje inaczej, niż się do tej pory działo. Natomiast jeżeli próbujemy dociekać praw, jakimi rządzi się rzeczywistość społeczna, no to te prawa są wymyślone i kreowane przez nieświadomy konsensus większości ludzi. Czyli pytania takie jak o moralność na przykład, o zachowania moralne lub niemoralne, o dobre życie lub niedobre życie, nie mają łatwych ani prostych odpowiedzi. Kolejny problem, jeśli chodzi o dociekanie prawdy, jest taki, że prawda nie istnieje. Mamy sformułowania w języku, którego używamy i w którym myślimy, które albo odpowiadają faktycznym stanom wszechświata, albo tym stanom nie odpowiadają. Te sformułowania, które są bliskie fizycznym stanom wszechświata, faktycznym stanom wszechświata, uważamy za prawdę. Jest jeszcze jeden powód, dla którego ludzie nie myślą krytycznie. Nikt nikogo do krytycznego myślenia nie zachęca. Obserwacja jest taka, że ludzie nie działają z własnej inicjatywy, dopóki ktoś im nie każe. No więc nikt nam nie każe myśleć krytycznie, ponieważ jest wygodniej mieć łatwy tłum do kontroli, który nie myśli na własny rachunek.
Kolejnym problemem jest to, że jeżeli chcesz mieć opinię na jakiś temat, obraz świata sobie zbudować, to nie masz wyjścia, tylko musisz polegać na opinii innych osób, innych przedstawicieli gatunku Homo sapiens. Dobrze, to teraz warunki konieczne, które musimy spełnić, aby móc zacząć myśleć krytycznie. Czyli ciekawość? Ciekawość. Albo zdarza się, jest tak, że rodzimy się ciekawscy. To jest proces, który jest podświadomy, którego nie kontrolujemy. Ale na pewnym etapie wydaje nam się, że już wiemy wszystko. W związku z tym nie ma więcej pytań, nie ma ciekawości, nie ma dociekania, nie ma krytycznego myślenia. Bardziej nam zależy na komforcie niż na prawdzie. Więc rzeczy, które sprawiają... Konsekwencją tego, że twój mózg jest wyewoluowany, jest to, że nie tolerujemy niepewności zbyt długo i wolimy rzeczy, które potwierdzają już to, co wiemy, niż nowości, które pokazują, że się możemy mylić. Trzeba dużo wiedzieć, żeby zrozumieć, jak mało się wie. Wydaje mi się, że mówiłem o warunkach koniecznych, aczkolwiek niewystarczających, aby zacząć myśleć krytycznie. Czyli ciekawość, rządza prawdy. I był jeszcze jakiś trzeci, ale w tej chwili go nie pamiętam. Na koniec mała porada. Czyli jak myśleć na temat cudzych opinii, żeby nie łyknąć farmazonu. Po pierwsze, każda opinia powinna być oparta na faktach. Jakie są fakty? Każda opinia powinna być oparta na faktycznych stanach wszechświata. Czy opisuje ta opinia mechanizm, w jaki sposób ktoś doszedł do danych wniosków? Jeżeli tych dwóch składników nie ma, to taka opinia jest gówno warta i nie należy się nim przejmować. Jeżeli tak będziesz patrzył na kwestie związane... Wszechświat ma zasadniczo nasze oczekiwania na jego temat w dupie.